Siemka, jeszcze raz trochę z innego miejsca, no bo trzeba zmieniać miejsca za choinką. Sam osadziłem tą choinkę, pamiętam jak dziś. Także wyrosła dosyć duża. Już nie będę tak pokazywał, no. Sam sadziłem tą choinkę. Słuchajcie, chciałbym pogadać na parę tematów na temat pana K. Oczywiście kilka takich dziwnych niespodzianek, bo wczoraj mówiłem o tym, ale może nie wszyscy oglądali live'a, no bo nie wszyscy muszą i nie wszyscy muszą mieć czas akurat w tym momencie i w tym miejscu. Kurde, w szoku jestem trzeźwy. I to rano. I słuchajcie, pierwsza taka śmieszna sprawa, którą mi powiedział kolega, jest to potwierdzone. U nas był kiedyś park. Był park kiedyś naprzeciwko domu pana Krzysztofa. Był park, był. I tam chłopaki przychodzili sobie, nie wiem, w piłkę pograć, posiedzieć, pogadać. Może piwko wypić i tak dalej. No wiadomo, młodzież ma swoje prawa i to normalne jest i tak dalej. No i chłopaki stali sobie, nie? Stali sobie, śmieszne to będzie. Znaczy przynajmniej dla mnie to jest śmieszne. Stali sobie chłopaki i to było całkiem niedawno, jakieś 2 lata, 3. No może kłamie, może więcej, może mniej. No mniejsza o większość. No chłopaki sobie stali, nie? I słuchajcie, wpada pan K, wyjmuje coś w rodzaju wizytówki z kieszeni, gdzie jest napisane na tej wizytówce patrol obywatelski. No i nakazuje im wyjść z tego parku. Mówi, i mówi do nich, słuchajcie, ja jestem z patrolu obywatelskiego, czyli tam gdzie tamty co pieczątki ma. Jestem z patrolu obywatelskiego, proszę opuścić mi te miejsce. Ja nie wiedziałem, że u nas jest patrol obywatelski w ogóle. Że patroluje ktoś w ogóle te tereny. No, bezprawnie zresztą. Następna śmieszna sprawa, która mnie też mnie śmieszy, to jak byliśmy młodzi z chłopakami i też graliśmy w piłkę i jeszcze świętej pamięci był jego brat, to on potrafił, słuchajcie, bo mówię, ja to opowiadałem wczoraj na live'ie, ale pewnie nie każdy live'a oglądał i słuchajcie, jak to było. Graliśmy sobie w piłę, nie? No toczymy w gałę, no normalnie, no haratamy, można tak powiedzieć, nie? Wpada jego brat, i oczywiście pan K, z pałkami gumowymi, no 40 to minimum, takie zwykłe, nie policyjne. No i nas rozganiają, bo im przeszkadzało im to, że my gramy w piłkę. A teraz trochę pozdrowień, żeby nie było. Szymon Dyczkowski, pozdrawiam cię. Bukaci, pozdrawiam ci też. To jest jakaś stronka, będę musiał, pozdrawiam tą stronkę. Pozdrawiam Artura Galińskiego, na pewno wejdę na Facebooka, jak tylko będę miał chwilę czasu. No miłą Madzie, no pozdrawiam ci miła Madzie, ja wiem, że ty u mnie siedzisz na tym, dziękuję ci bardzo i zapraszam cię na live'y. Jutro będzie, być może z Mario. Pozdrawiam, bo się pogubię. Pozdrawiam Insam27, pozdrawiam ciebie i dziękuję, że wczoraj byłeś. W ogóle dziękuję wszystkim, którzy byli wczoraj na live'ie. Nie wiem, pan K sobie nabrudził, no i niestety, no będzie miał konsekwencje jakiekolwiek. Teraz kolejna jakaś historia. Słuchajcie, no cały czas się pytacie mi z tą historią, że tam niby z tą mamą były jakieś przekręty. Z mamą pana K. Słuchajcie, to jedyne co to możecie, bo ja się na ten temat nie wypowiem. Możecie tylko sobie wygooglować to. Na pewno wam się pokaże fragmenty z gazety którejś na ten temat, co było w stosunkach między panią, no, mamą a panem Krzysiem, no. Kolejna ciekawostka, którą się dowiedziałem, nie jest sprawdzona, ale którą się dowiedziałem, że wyobraźcie sobie, że grup rodziców pana K, ponoć tam, gdzie leżą jego rodzice, nawet nie ma wygwerowanego, jakoś tak to się mówi, daty śmierci. Czyli generalnie, jak nie ma grawerki daty śmierci, ani u niego taty, z całym szacunkiem, nie będę obrażał, ani u jego mamy nie ma grawerki
z datą śmierci. To nie jest potwierdzona wiadomość, ale ktoś tak mi powiedział, całkiem możliwe, że tak jest. To słuchajcie, generalnie oni żyją. Co też jest śmieszne. Poza tym następna ciekawostka to panka nigdy nie chciał odwiedzać grobu. Nawet jak go zapraszałem w tamtym roku, kiedy jeszcze mieliśmy dobre kontakty ze sobą i chciałem i z nim, jeszcze powiedziałem, że zaproponowałem mu, że kupię zniczenie, to on odmówił. Powiedziałem, no to idziemy na ten drugi dzień, zaduszny. Też nie poszedł, nie chciał iść dalej. Pozdrowienia. Pozdrawiam Rafała Jakubowskiego. Rafał, pozdrawiam cię. Dzięki, że oglądasz filmiki i dziękuję ci bardzo za to, że no, że jesteś ze mną, jak widz, no. No, Jan Babik, prosiłeś mnie, żebym dał pozdrowienia dla Anety. Aneta, pozdrawiam ciebie i Jana Babika. Mniemam, że to jest twoja dziewczyna lub żona, więc życzę wam wszystkiego najlepszego. I słuchajcie, trzymajcie się dobrze i razem, żeby wam było dobrze. Sorry, że ja tak z długopisem, nie? Bo nie mam co w ręku trzymać. Ja wiem, co ja mógł w ręku trzymać, no. Ale nie powiem tego, bo zaraz ban będzie. Chodzi o kobietę. O kobietę, no. Pozdrawiam J13. J13, pozdrawiam cię. Byłeś wczoraj u mnie. Fajnie, że jesteś, że śledzisz i tak dalej. Co jeszcze ciekawego mogę powiedzieć o panu Karlu? Słuchajcie, muszę się trochę zastanowić, bo się trochę nie przygotowałem i to jest tak trochę spontanicznie, no. A, no to, że przychodzi do mnie pod bramkę i listy wrzuca, to jest norma, standard, nie? Ponoć ktoś mi powiedział, że to jest trochę omijanie praw Poczty Polskiej, ponieważ list normalnie powinien wysłać, a nie przychodzić pod bramkę i mi wrzucać listy. Wczoraj pokazałem, mam jeszcze jeden list, ten już pokazałem, mam jeszcze jeden list, który był na live wczoraj i chyba jeszcze gdzieś mam jeden list, który on też mi wrzuca do skrzynki, po prostu samowolka, no, wrzuca sobie mi listy do skrzynki i ma w nosie. Może on mi wrzucił te karteczki pod bramkę, kto to wie, skoro wrzuca listy. Dobra, na czym skończyliśmy? Rafał Jakubowski, pozdrawiam ciebie, prosiłeś mnie o te pozdrowienia, pozdrawiam ciebie, ja, Rafał Jakubowski, bo nie chcę, żebyś mi materiał przeciągnął, też muszę szybko gadać, szybko nawijać, a mam powera dzisiaj, bo mówię, nie piłem wczoraj za bardzo, dzisiaj też nie, także dobrze leci mi, wszystko elegancko, leci mi, ale powiedziałem, co? Możecie mnie złapać za słowo, leci mi. Nie, dobrze mi idzie, poprawię się. Pozdrawiam, oj! Już pozdrawiałem Rafała Jakubowskiego. Pozdrawiam Cypis. I to mnie strasznie intryguje. Pozdrawiam Cypis, pozdrawiam serdecznie. Intryguje mnie to, ale mogę się mylić. Pozdrawiam Kamila i Ewelinę z Anglii. Oj, rozmawialiśmy wczoraj przez telefon i fajni z was ludzie. Dziękuję w ogóle za propozycję dla Mario i dla mnie. To nieważne, nikt nie musi wiedzieć, ale bardzo wam dziękuję. Pozdrawiam, czekamy jak wrócicie do Polski. Fajnie będzie, będzie super. No i ostatnie pozdrowienie z tych wszystkich, które nazbierałem, to Oliwie Almelo. Trudne imię, nazwisko właściwie. Pozdrawiam Oliwie Almelo z Holandii, pozdrawiam cię, wiem, że twój facet ogląda też mnie. Dziękuję ci za to, stary. I cóż jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, pamiętam o tych jabłkach, także na pewno nazbieram jabłek i zaniosę tam. Spróbuję to nagrać, nie wiem, czy mi się uda. Na pewno będziecie widzieli, jak będę wychodził z bramki i szedł tam, bo naprawdę jabłek jest taki ogrom, że pewnie dzieciaki, to są zdrowe jabłka, niepryskane. Szczerze mówiąc, nie trzeba nawet ich myć. Po prostu nazbieram jakąś reklamówkę czy dwie i spróbuję zanieść. Może przyjmą, nie wiem. W sumie zdrowa żywność. A następny jeszcze film nagram, bo słuchajcie, już widzę sporo minut jest, nie chcę was męczyć. Następny film nagram pytania, no. Ale nie wiem, czy dzisiaj, czy później. Także, bo chcę to powrzucać. Także pozdrawiam was jeszcze raz. Siemaneczko. O poranku. Z Mario było w porządku, radzi sobie. Także trzymajcie się zdrowo.
teraz wrzucę te filmy, potem będą pytania i odpowiedzi, być może jutro rano, a potem zajmę się jabłkami. Siemaneczko!